Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj 12 października, a Słowo Boże, które ma nas prowadzić w ciągu dzisiejszego dnia, to dwa wersety zaczerpnięte z Księgi Daniela z 9 rozdziału, a z 18 wersetu i z listu apostoła Pawła do Efezjan z 3 rozdziału, z 12 wersetu, w których tak czytamy. Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. W Chrystusie Jezusie mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Daniel pisał o wielkim Bożym miłosierdziu. Czym jednak jest to miłosierdzie? Obecnie chyba jego znaczenie zostało bardzo skłócone i ogranicza się właściwie do litości, dobroczynności, współczucia. Jednak zupełnie inaczej miłosierdzie było przedstawiane w Biblii. Nie był to tylko atrybut Boga, ale wręcz jego imię. Na przykład w drugim liście do Koryntian Paweł napisał, że Bóg jest Ojcem miłosierdzia. Wydaje mi się też, że często mylimy miłosierdzie z pobłażliwością, ale nie możemy tego robić, bo miłosierdzie nie jest przymykaniem oczu na nasze wady i niedociągnięcia. Jak zatem wygląda miłosierny model postępowania? Bardzo trudno to powiedzieć czy przedstawić w szczegółach. Bo z całą pewnością miłosierdzie dostosowane jest do osoby. A to powoduje, że trudno je ubrać w jakieś takie ogólne ramy. Trudno jest je opisać. Ale też dzięki Chrystusowi i naszej więzi z Nim posiadamy przywilej przychodzenia przed Boże oblicze. I możemy to robić o każdej porze, z całkowitą pewnością, że zostaniemy wysłuchani, a nie zbeształeni. A to daje nam swobodę, że nie musimy się bać, a możemy być pewni szacunku, z jakim do każdego z nas podchodzi Bóg. Mamy też możliwość, dostęp mówienia do Boga w modlitwie. A naszą ufnością jest pewność przyjęcia, wysłuchania oraz uzyskania mądrej i pełnej miłości odpowiedzi. A to wszystko dzięki wierze w Chrystusa. Tak, za pomocą drugiego dzisiejszego wersetu można w sposób chyba ogólny też opisać Boże miłosierdzie. Na pewno Bóg nikogo nie odrzuca, a o każdego walczy. I to miłosierdzie jest więc taką upartą i czynną troską, walką. Prawdziwe miłosierdzie z całą pewnością nie ma nic wspólnego z przymykaniem oczu czy odpuszczaniem, ale jest upartą walką o człowieka, o jego szczęście, o jego doskonałość. To jest walka o nas. I jest ona nieustępliwie, cierpliwie prowadzona. To jest miłość, która musi pokonać słabość i grzech kochanego. I Bóg cierpliwie każdego dnia ten plan realizuje. Chce, abyśmy mogli korzystać z tego miłosierdzia, którym On nas obdarowuje. Chce, abyśmy Go przyjmowali, bo On jest miłosierdziem i chce być częścią naszego życia. Chce nas prowadzić, wspierać, pomagać. Pozwólmy Mu na to.